A... Jak nic nie robię? Dobra, halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie. Witam się już drugi raz, bo zacząłem małym fucked upem. Otóż wydałem jakieś, kurwa, 400 żłomu na to gówno tutaj. Mam nadzieję, że tak... A, nadal jest. No to czymkolwiek to jest, zbudowałem to i zużyłem na to z 200 złomu, czy 300. Super, fantastycznie w ogóle. Świetnie. Tak, następny razem już mam nadzieję, że... A, dobra. Po prostu grajmy może, słuchajcie. Kolejna misja, kolejny odcinek z Mad Maxa. No jeszcze żadna gra mnie tak nie wciągła jak Mad Maxik, słuchajcie. Typowy syndrom oczywiście kolejnej misji, wiadomo. Gram cały czas, gram nawet jak nie nagrywam. Kolejna misja, fabularna. Zacznijmy, a zatem... Dokładnie. Dawaj, mów, morto. I trade goods in and out of there all the time. You want something? Say it. Ain't no sweet talking to you, is there? All right. I seen that harpoon device of yours. Not bad. Bien. He's a little something extra, though. Sort of a final flourish, let's say. Yeah. That's where you come in. The jaw looks imposing, but it's got a weakness. The hinges. Your harpoon could be the key, but not with that weak jag tip. You need a piece tougher. Something called the talon. And you have it. I know who does. A nuisance of a noose man named Dimrim. Ciemny dekiel? Dimrim could use a little lesson in manners. Him and his whole convoy. So I relieve Dimrim of this talon. By force, I reckon. And you and I are square? Yeah. Then we be square. Okay. Misja fabularna, a zatem... Killer! That talent! You do well bringing that to cheat! Yeah, that cocky kid, he knows that... Dobra, już myślałem, że będziemy musieli robić kod ze złomu, które wydałem, kurwa! Niepotrzebnie, jak debil. Nie wiem, wyjątkowo ta laska mi się tam podoba. Też czuję, że ona będzie... Coś jakoś tak mnie... Że ona jakoś będzie fabularnie ten... Ja widziałem, że na pewno będziemy... Jakaś misja będzie z nią. Nie wiem, czy fabularna, czy... poboczna, ale widziałem. Need something stronger, yes, but I doubt anyone will give this talon up without a fight. I need it, I'll go get it. What happens, happens. What happens, happens. Dokładnie tak. Dida, daleko mamy? O kurwa. To może szybka podróż. Widzicie? Minimapka. Znaczy mapka. O kurwa, patrzcie, tu jest Max i coś płonie koło niego. Znaczy wszystko generalnie płonie. Widzicie, warto było sobie podblokowywać tutaj kilka tych lokacji. Teraz nie musimy dygać 3 godziny. Kurwa, ale jasno. No i mój rej to samo. Zawsze jak wstanę... Ej, to jest dokładnie ten sam rytuał. Śniadanie... Śniadanie, kanapeczkę. To jest. Halo. No i co teraz mam robić? Mam szukać konwoju samemu? Aha, lol. No to dzida. To oni w kółko jeżdżą, lol. Pojeby chyba. A zatem dzida trasą konwoju. I my, brum, brum, brum. Brum, brum, brum. Ej, ale sztosik ta nasza furka, jakby tak jeszcze kozak wyglądała. Wszystko tu jest, ale to ma klimat, kurwa.
Ta gierka ma naprawdę dobry klimat, ma swój własny świat, którego naprawdę nie znam. No kurwa, faktycznie duży. To nieźle, Max, tu kurwa jeździsz. Idę. Oni chyba tylko będą jeździć po tej trasie. Tu był ten. Luźno, mordeszko, już go gonię, spokojnie. Dzida, dzida. Dobra, został tylko jeden. Ej, ten nasz kwasi to nawet nieźle, kurwa, tutaj ten ogarnia, jak tu się jeździ. Kurwa. Tylko chyba trzeba po prostu staranować, bo... No dzida, ty, co jest? Ale cienie się bugują na tym... Tam w środku autkę widziałem. Cześć, w ogóle kurwa walczę z przeciwnikami na live? Mi kurwa zniknęli, cześć bazę? Czujesz to w ogóle? My mamy to gówno, powinno ich niszczyć, nie? Połączyliśmy się razem. To on nam niszczy furę, a nie my mu, kurwa. O nie wiem, to jak z tego to mogliśmy, kurwa, inaczej strzelić. Trochę zjebałem, bo mogliśmy w ten, w bak strzelić i go rozjebać po prostu. A, bo myślałem, że z harpuna, to mówię, a to ten... Aha! Ej, nie rozwalił się? Co jest? Nasze auto zaraz się kurwa rozwali. Ty no, odzyskał siły jebany. Nie mogę, kurwa, harpun poziom czwarty zabije. Byśmy jebli w obonę i tyle by było. Patrzcie, turbo. O nie, nie trafiłem, najgorzej. Oj, oj, oj. No trochę przypał mamy, mordeszko, wiesz co chodzi. O nie, no jedź, co ty robisz? No najgorzej na świecie, ile my ten konwój 3 godziny... A to nie jest konwój nawet! Nie to atakujemy ciągle, kurwa. No co ty kurwa nie powiesz te... Strzelaj z... Nie to! Strzelaj z harpunu! Gaź go! Pierdolni nam. Kurwa mać. Dalej, dalej, gaź to! Mordo! Już! Kurwa, nie ma czasu! Ale wjedziemy może na czołówę czy coś. Czy będzie kurwa? Już, dobra, spierdalamy. Jedziemy w ten, wjebiemy mu się na czołówkę. Ja ten konwój napierdala w kółko, ty. A nie no, w sumie konwój to wiecie, to dostarczę z jednego na drugie, no to tak. Ale nam napierdala wiatr w oczy. Ja
chyba trochę złomu pominęliśmy, ale... Masz harpun przygotowany, mordeczko? Chyba masz. To dzida, dalej. Powinien zaraz być. Hello, motherfuckers. Ilu ich? Co jest do chuja? Pojebało ich? Ja myślałem, że jak ich wybije, to ich wybija, a nie, że kurwa... Kanapka z masłem orzechowym. Ja pierdolę. Kurwa, nie trafiłem. Dobra, myk, siabadaba. Ja zauważyłem, że robię taką minę, jak że mi się skupiam takim... Tak zaciskam te, wiecie o co chodzi. Wiesz co chodzi, mordeszko. Ha! Kurwa, ole, ty jesteś pojebany jakiś umysłowo, ty typie. Dziwora, hamulec. Jest fajne te... O, co? Pojebani. A, już nie mają tego, dobra. Teraz mam przypał. Na prawej autko, ja ich tak rozpierdolę może. To fajnie odskoczyłem. Mogę do niego wejść? Muszę go zniszczyć, tak? No ho, na solo. Ten ma jakiś typków? Czemu ten Janek tu siedzi i nic nie robi? Ty się ma mordo, ale... A, co ty odpierdalasz tak generalnie? Niedobrze, że ludzie z Kortusa mnie wykryli. Co robią te ząbki na boku? Ja myślałem, że one jak... A no ta, niszczą go, dobra. Gdzie ty jedziesz, ty Janek? Pojebany jakiś. Trzeba to zniszczyć. Ale no, furkę mają dojebaną. Kurwa, nie wiem. No nie wiem, jak tam moja szmaciura. Też, że bez opony? Nie. Uhu. Chyba będzie boom. Barabim, barabum. Strujemy się w tym ogniu. Oderwaną ozdobę na maskę. Ozdobę na maskę. Chcesz zainstalować? Zainstaluj z przodu. Enter. Enter. Kliknijmy sobie enter. Zobaczymy. Misja fabularna ukończona. Szpon został przyspawany do tej olbrzymiej ozdoby na maskę. Musimy go wydobyć. Jeśli chcemy z niego skorzystać, najlepiej będzie udać się do Jetta i zaufać. I zaufać jego wiedzy o broni. Okej, okay, czy jest tu żłom jakiś? Nie ma chyba. Dobra, chodźmy. I mamy ten tą ozdobę, ta? No jak dla mnie kozak. Dobra, czyli dygamy. Gdzie dygamy? Do Jetta dygamy, słuchajcie. I tu zakończymy odcinek. Wczoraj był, słuchajcie, odcinek 40-minutowy, więc dzisiaj, no słuchajcie, zrobimy sobie 15-minutowy. Zaczniemy. Będziemy robić po jednej misji zawsze. Nawet jakby trwała godzinę. Także tyle. Jedna misja zrobiona, ukończona, trzymajcie się ciepło i widzimy się w kolejnym odcinku na tym kanale. Trzymajcie się ciepło. Co ja odpierdalam? Trzymajcie się ciepło i widzimy się już jutro o 18, jak codziennie, bo odcinki są codziennie, pamiętajcie. Jo.